Siemanko czołgiści i czołgistki! Ja jestem Multi i dziś czeka nas niezwykle dynamiczny odcinek, ponieważ zagramy sobie najwolniejszym pojazdem w World of Tanks. Jest to oczywiście brytyjski Tok 2, który rozpędza się maksymalnie do 14 km na godzinę, a cofa jeszcze wolniej 7 km na godzinę. Totalny rekordzista. Pojazdem tym zagramy sobie jedną, może dwie bitewki i tutaj też wypada powiedzieć, że jest pojazd, który do przodu jedzie w wocie jeszcze wolniej. Jest to Archer, niszczarka 5 poziomu, ale ona na wstecznym jedzie 32 na godzinę, więc uznałem, że no, wygląda na to, że i tak jest szybsza. Także wracając do tego, wchodzimy nim do bitewki. Muszę wam powiedzieć, że co by nie mówić, ja na to zagrałem w swoim życiu bardzo dużo bitew. Mam na tym pojeździe, na swoim koncie, 3 odznaki biegłości, więc staż jest, okej, staż jest. No i dziś zobaczymy nim bitwę na mapie Cichy Brzeg. Mam XFM-a, także no, jakby ktoś pytał, czy już jest, oczywiście, tylko testowy. No i co? Pojedziemy sobie chyba bardziej na prawo, bo na tych poziomach rzadko raczej gracze wybierają lewą stronę, a i tak daleko nie zajedziemy, okej? Daleko nie pojedziemy. Bardzo ważne jest to, że Tok to nie tylko ma prędkość, ale także kilka innych ciekawych rzeczy. Pojazd ten ma na 6 poziomie 1400 HP, do tego naprawdę fajne działo kalibru 76,2 mm, 150 uszkodzeń, 171 przebicia. Ja na tym pojeździe, jako taka ciekawostka, założyłem bardzo dużą osłonę przeciwodomkową, ponieważ no, zakładam, że mogę dostać odarty i jak już mam dostawać odarty, to wolę za mniej niż więcej. Często mam takie bitwy togiem, że tracę prawie całe HP odarty. I no po prostu taka osłona wydaje mi się, że może się okazać przydatna. Szczególnie, że Arta teraz aż tak często nie przebija. No i cóż, pojedziemy sobie tutaj bardziej do środka, tak aby mieć jak największy obszar do przestrzału. Chcę sobie maksymalnie zwiększyć tutaj widok na rywali, żeby wiecie, mieć dużo okazji na damage. Ciało to jest celne, no bo w końcu i tak jak może ci się celownik rozwalić, jak jedziesz paręnaście na godzinę. No i cóż, patrzymy i szukamy ofiary. Jednej, albo dwóch, albo więcej. Jedzie KW2 Ragnarok. Ale tutaj chyba nie da rady go trafić. Ale tego? Tego już się powinien... Nie, też... Ajajajajaj. Smutno mi jest, moi drodzy, smutno, bo na nic nie ma bicia. No ale może wyjedzie jakoś głupio. Musimy wierzyć, moi drodzy, musimy w to wierzyć. O, teraz jest! KW1S, raz. I będzie dwa? Nie, już go zabili, no kurde. Tak rzadko tutaj coś będę widział, a ci musieli już go upolować, dziady jedne, no. Za szybko, no za szybko. Tutaj, nagrywając ten odcinek, wypada sobie powiedzieć, że przez lata najwolniejszym pojazdem w WoCie był nikt inny jak T-95, amerykański 9 poziom, który rozpędzał się do 13 km na godzinę, a tak naprawdę do 12, no ale buffnęli go, poprawili mu parametry i teraz jedzie maksymalnie 20, więc no ta tutaj hegemonia T-95 dobiegła do końca i no dzisiaj już to Tok właśnie jest wolniejszy. No i trochę dłuższy. Trochę dłuższy. No niestety, powiem wam, że to będzie chyba słabiutka bitwa, ale idealnie pokazująca, jakie problemy może mieć wolny czołg. Nasi przejechali się po rywalach. Ja zrobiłem 400 uszkodzeń, okej, okay, ale to i tak jest mało. No nie mogę strzelać w nic, wszystko jest pochowane. A ja się nie... Jadę tylko czołgam. Jeszcze ten bok tak ładnie prezentuje, prawda? Zobaczcie, jak to wygląda, ten bok. Oh my god, no nic, nie ustrzela już. Do jasnej i ciasnej. Czemu taka dobra drużyna? A ja togiem tyle wyciągów w swoim życiu miałem. Dostał, dobiję go pewnie. A, szkórka wodna. Dobra, wracamy na bazę. Tutaj przynajmniej jest Cromwell, to może Cromwella chociaż dopadnę, no. Wierzę bardzo, o Jezu, i dostał Cromwell za prawie całe HP, no jakie jaja to są. Co to ma być? To jest niesprawiedliwe, no.
Jakiś tutaj powinien być bonus do wolnych pojazdów, żeby one mogły przyspieszyć, a nie takie coś, kurde. I ten Tedek niemiecki pewnie się jeszcze przede mną schowa, znając życie, no. Pewnie się przede mną jeszcze będzie chował. Chodź! Czekaj! Czekaj. Proszę wyjść, błagam cię, bo jest! Dostał! Jeszcze zdążę! Będzie frag! Jest, mamy, moi drodzy, honorowego fraga na koniec bitwy. Susto Y versus T37. Kto wygra? Ten T37 chyba mu bije od frontu w niego. Ciekawe. Kto wygra? Chciałbym to zobaczyć z góry, ale nie ma moda na oddawanie kamery. 1 HP! Jeszcze tam jest Susto Y! Szybciej jedź, chłopie! Damy radę! Jeszcze tu zrobię damage. Zdążymy. Błagam, nie kapujcie. Don't cap, please. Błagam, panowie, panie. Tylko nie kapujcie. I zdjął Hummer T37. Zdjął go. No kurde, gościu. Czemu ty go zdjąłeś? Czekaj, dobra, mamy go. Pięknie, moi drodzy. A go rozwalę. Patrzcie, co tu się wydarzy. Nie trafisz we mnie, ha? Nie trafisz. A. No, chyba trafił. Trafił. Ale dostaliśmy jeszcze ładny damage i drugie zniszczenie, zwycięstwo! To okazał się kluczowy. Kto obronił bazę? Ja obroniłem bazę, bo nigdzie nie zajechałem. To jest piękne w tym pojeździe. Co by nie mówić, dostarcza wraż. Tak, kurde, multi. Jakiś grzybków się najadłeś przed zdecydowanie odcineczkiem. I moi drodzy, zobaczcie, kto tutaj zrobił damage, trzeci damage w bitwie. Wykonaliśmy dwie misje, tutaj też wam przy okazji pokażę. Nie ma już nagród za zasługi, są takie misje, zobaczcie. No i dostaliśmy za jedną taką bitewkę 30 tysięcy i gaśnicę dużą. No, tutaj jeszcze misja premium, jak ktoś ma konto premium, prawda? No tutaj te lepsze misje będą tylko dla tych, co no niestety są przy złocie, żeby kupować konto premium. No to już tak wymyślono, no niestety. Także druga bitewka. Włączyłem przed odcinkiem bitwy spotkaniowe, bo jest dużo mapek w trybie bitwy spotkaniowej, gdzie tok może się sprawdzić, jak Ensk, powiedzmy, jak Urwisko też w miarę, jak Himmelsdorf, jak Ruinberg. O, spotkaniówka? O! Widzicie? To jest, kurde, to jest właśnie to. Ja wyczułem takie, miałem z tyłu głowy informacje, multi. Włącz bitwy spotkaniowe, to jest nadzieja dla toga. I wam tutaj też powiem taką ciekawostkę, że bardzo dobrym sposobem, kiedy wbijacie jakiś czołg, jest analiza, czy opłaca wam się aktywować te dodatkowe tryby. Ja wam powiem, że kiedy gram czołgami wolnymi, bardzo dobrze jest rozważyć inne tryby, jak na przykład bitwa spotkaniowa, bo jest wiele mapek, gdzie wolne czołgi w spotkaniówkach się sprawdzają. A na przykład kiedy gram lightami, to wolę grać tylko standardowe bitwy. No więc warto sobie o tym myśleć. Ja na tutaj tym wyszedłem korzystnie, tak mi się wydaje. Zaraz się okaże, że zginę szybko jak bot i będzie tylko płacz i zgrzytanie zębami, ale może tak nie będzie. Dobra, to jedziemy. Moi drodzy, mam dla was kilka wiadomości. Pierwsza jest taka, że już powoli dojechałem do środka. Może będziemy mieli zaraz bicie na kogoś. Może ten Sherman, może King Tiger C. Próbuję tutaj oflankować przeciwników. Otok, jak wiecie, słynie z tego, że ma genialne możliwości objeżdżania. I dostał King Tiger C w bok elegancko. Będzie wyjeżdżał na Isa, tak mi się wydaje. A ja tutaj będę chciał zatrzymać KW3 na przejeździe. Pyk, elegancko dostał. Ma stokowe działo. Nie wiem, czy tutaj mierzy. Ojo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 j
5. Git, 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 git. Trzeba uważać, żeby nie pokazać się tyłem. Kiedy macie tak długi tył, to naprawdę jest problem. I tutaj zróbmy zasadzkę na King Tigera C. Niech on tylko wyjedzie. Nie z takimi się biłem na wojnie. Ojojojojojojo, to jest znowu on, kurde. Już mi poprzednią bitwę zepsułeś, chłopie. Nie no, w sumie to uratowałeś trochę też.
zależy jak na to patrzymy. No duży problem, moi drodzy. Jesteśmy w takim miejscu, że tutaj będzie trudno, niezwykle trudno zrobić damage i przeżyć. Ale dobra, strzelamy. Nie przebiłem King Tigera. Czas na Golda. Tok na Goldzie penetracji ma tyle, że ci wierzę przy dziurawie. No, tylko jakbym jeszcze ją trafił. Ała. No moi drodzy, w takim obrocie wydarzeń to mi się zaraz HP skurczy. Oj. Nie mamy już HP. To jest strzał, który zadecyduje o tym, czy przeżyje. Nie przebiłem. Jeszcze dostałem w plecy od Shermana E8, który w ogóle gra na HE-kach. To jest w sumie najgorsze. Mam nadzieję, że nasi tutaj nie skapują tego. W ogóle nie wiem, czy zważyliście, ale mapy jak się zmieniły w spotkaniówkach. Ja nawet o tym nie wiedziałem. Dopiero się wczoraj skapnąłem, jak grałem turniej, że tutaj dodali taki fajny nasyp, nie tylko budynek. Kiedyś był tylko budynek. No bitwa niestety będzie raczej przegrana. Rywale zjedli mnie potężnymi uszkodzeniami na strzał. Ja strzelam często, ale na wymianach bardzo, bardzo tracę. Nie takiego wyniku się spodziewałem. Liczyłem, że pójdzie troszkę lepiej przy takiej mapie. No ale kończymy z wynikiem 8-15. Za bardzo do wygranej się nie przyczyniliśmy. Za mało uszkodzeń zrobiłem. No i proszę bardzo, tak wygląda wynik końcowy. King Tiger C i AMX i P44 zdominowali w tej bitwie. No tutaj piękna gra tych graczy. Także moi drodzy, zagraliśmy dwie bitewki tokiem. Jak widzicie, pojazd ten robi mimo swojej prędkości uszkodzenia, no ale jednak w starciu już z siódemkami troszeczkę wymiękłem, no ale jak na ten czołg i tak, uważam, że dobre bitwy. Także czekam na wasze komentarze, czy macie toga, czy jest cień szansy, że planujecie jeszcze kiedykolwiek wyciągnąć go z garażu. No i cóż, życzę wam miłego dnia i do zobaczenia. Piąteczka, cześć!